Wiedeński diabelski młyn w Praterze jest jednym z charakterystycznych miejsc Wiednia. Z wysokości prawie 65 metrów rozciąga się zapierający dech w piersiach widok na miasto. Niezwykły zastrzyk adrenaliny dla wszystkich śmiałków. Jeśli nie przejechałeś się na wiedeńskim diabelskim młynie, nie byłeś w Wiedniu. To niepisane prawo wszystkich odwiedzających Wiedeń. Z okazji 50. jubileuszu koronacji cesarza Franciszka Józefa w roku 1897 wybudowano diabelski młyn. Od tego momentu nie można sobie wyobrazić miasta bez tego charakterystycznego miejsca. Z wagonika rozciąga się wspaniały widok na miasto i na dzielnicę Prater. Jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego o diabelskim młynie, przy wejściu znajdziesz muzeum z panoramą. W 8 wagonach wzorowanych na wagonikach diabelskiego młyna można poznać historię diabelskiego młyna i Prateru, ale także 2000 lat historii Wiednia. Impresje dźwiękowe i skomplikowane instalacje artystyczno-techniczne w bardzo efektowny sposób przekazują historię Wiednia i tego miejsca. Średnica koła diabelskiego młyna wynosi prawie 61 metrów, a cała metalowa konstrukcja waży blisko 430 ton. Kolos, któremu się nie śpieszy. Koło wiedeńskiego diabelskiego młyna obraca się z prędkością 2,7 km na godzinę. Ta wiedeńska atrakcja jest najstarszym na świecie diabelskim młynem, który zachował się w oryginalnym kształcie i jest znana na całym świecie. Ponieważ diabelski młyn często odgrywał ważną rolę w klasyce filmowej, na przykład w przygodach Jamesa Bonda, w
filmie pod tytułem W obliczu śmierci z 1987 roku. Dlatego też w czerwcu 2016 roku wiedeński diabelski młyn został wpisany przez Europejską Akademię Filmową na listę skarbów europejskiej kultury filmowej. W ostatnich dziesięcioleciach Wiedeń stał się wyjątkowo popularnym miejscem kręcenia filmów. Zwłaszcza Hollywood docenia wiedeńską scenerię w swoich filmach.